Dzień dobry panie i panowie. Dzisiaj mamy specjalną okazję. Testujemy dwie rzeczy. Po pierwsze testujemy nowe akcesorium, czyli osłonę gimbala wraz z osłoną podwozia. Za chwilę będę z tym latał. A druga rzecz, kończy kwitnąć właśnie w tej chwili rzepak i przelecimy dzisiaj tuż nad powierzchnią pola rzepaku. Ja wyłączę sensory Obstacle Avoidance i za chwilę będziemy lecieli tuż nad polem rzepaku i opowiem, co jest potrzebne, co jest niezbędne, żeby lecieć tuż nad ziemią. Będę się starał utrzymywać mniej więcej pół metra, metr wysokości ponad powierzchnią pola. No to co, zaczynajmy. Mavic jest gotowy i lecimy do przodu. Delikatnie go podnoszę i patrzę, jak to wygląda. Cały czas się podnosi teren, więc Mavic musi być też wyżej niż teren. Bardzo ładnie poleciał. I na koniec dźwignę go bardzo mocno, żeby mieć ujęcie z góry. Świetnie. Bardzo dobre ujęcie. Zrobimy jeszcze jedną próbę. Próba numer dwa. Teraz fantastycznie, lecę tuż nad polem. Cały czas utrzymuję dystans. Mam Obstacle Avoidance wyłączone. I na końcu dźwigam Mavica. Mocno do góry. To jest mniej więcej to ujęcie. Jedziemy tuż nad polem rzepaku. Tak, teraz zadziało. Cofnę w takim razie. Podniosę go wyżej. I w tej chwili już mniej więcej ta moja linia kontroli się zmniejszyła. Podniosę Mavica i ostatnie ujęcie będzie tego pola rzepaku z góry. Jako podsumowanie mogę powiedzieć, że fantastycznie lata się tuż nad polami rzepaku. Trzeba wyłączyć sobie Obstacle Avoidance, czyli menu główne, sensory Obstacle Avoidance, dlatego że dzięki temu nie zatrzymuje się Mavic, który potencjalnie wyczuwa nam przeszkodę. Fantastycznie się leci, dobrze zakończyć taką sesję lotu tuż nad polem rzepaku właśnie podniesieniem do góry. Co do akcesorium, jestem zadowolony, nie ma na razie żadnych zakłóceń. Można gimbala i osłonę też blokować i tą osłonkę zamontować. Także dość fajnie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia. Cześć.